Cześć! Witajcie Detailingowy Dziadzia. Dzisiaj dzień z życia dziadzi i uzupełnienie skórki. Czyli skórka już była miesiąc temu, chyba tak. Czas na boczki drzwi. Przyjechały razem ze skórkami i stan tych boczków, powiedzmy, że był dobry. Thank you.
co do samych boczków, no jegomościa, którego kupiłem skórki, chwaliłem go za jakość skórek, wszystko ok, ale boczki no tutaj się nie popisał, niestety dwa popękane, zaczepy poobrywane, naprawdę no słabo. Pokleiłem to oczywiście i tylko widać delikatne takie kurcze, zresztą na Facebooku chyba wrzucałem temat o tym, standardowo w opisie pod filmem powrzucam stosowne linki, na które przekierują cię na Facebooka. Skleiłem to oczywiście klejem dwuskładnikowym, blaszki stosowne i tam widać tylko takie delikatne jakby, kurczę, zarys taki, no, że coś tam się wydarzyło. Bardziej to wygląda, kurczę, chyba raczej na... Znaczy ja tego nie widzę tak naprawdę, z daleka to w ogóle nie ma mowy. Bardziej na taką rysę. Ale ja wiem, że no niestety jest tam pęknięte i no, tam z jednego nawet z grzewu było obrywane, także nie wiem, to chyba rwało na siłę łomem, siekierą. Tragedia, naprawdę tragedia. Słuchaj, po czyszczeniu, no APC, koncept Master Plus, bardzo fajny APC, zajebisty film był, 1 do 10. Za dużo roboty tam nie było, naprawdę. Nie były plakowane, więc tutaj duży plus. Skórka, standardowo, czyszczenie korolokiem i wjechała powłoka od korolloka. Po tym wszystkim szukałem dekorów do tych boczków. Oczywiście piano. Udało się złapać, ale to później. We'll be right back.
Dekory piano kupiłem od kolegi Pawła. Patrząc na ceny na Allegro, to był chory klimat. Odezwał się do mnie. Serdecznie Cię pozdrawiam i dziękuję. Kupiłem za śmieszne pieniądze, naprawdę za śmieszne pieniądze. Patrząc to, co jest na Allegro. Wysłał mi komplet i do tego plus jeszcze dodatkowy z napisem quattro w kokpit. Oczywiście nie robiłem wioski, bo to jest ulepik i napędzany gnojówką i nie ma quattro, więc wleciał klasyczny. Quattro oczywiście zwróciłem z gratisikiem. Mam nadzieję, że podobał się szamponik. I teraz tak, jeżeli chodzi o piano, zarysowane było, no nie da się ukryć. Na pewno w lepszym stanie niż jakbym kupił na Allegro. Na pewno. Jeden uchwyt chyba tam był tylko tak delikatnie urwany, który jest nieistotny tak naprawdę w tym całym montażu tego piano. Poszło gładko, na to powłoka Neoxala. Uderzenie srogie, naprawdę srogie, zresztą widziałeś. Czas zamontować boczki, raczej czas wymienić te boczki, kurczę.
Tutaj, słuchaj, wymiana to jest poezja. Tutaj w ogóle, no naprawdę, demontaż tych boczków, poezja. Co musiałem zrobić ze swoich? Musiałem zdemontować uchwyty, którymi się zamyka. Wiadomo, to było wszystko z wersji angielskiej, więc nie pasowały. Dostałem od jego mościa klamki też, ale tylko na tył podświetlane. Przód oczywiście sprzedał oddzielnie, no jak, no przecież. To, co wiedział, że nie sprzeda, to mi zostawił. Te klamki leżą z tyłu podświetlane tak naprawdę. I tak bym ich nie montował, trzeba było ciągnąć kable, bez sensu. Więc założyłem też swoje. Montaż naprawdę, poezja, tu nie zmęczyłem się w ogóle, naprawdę intuicyjnie wszystko tam jest tak rozwiązane w Audi, naprawdę bardzo fajnie. Także nie wiem, jak on to połamał. Słuchaj, i teraz zaczniemy jazdę. Szukałem oczywiście najdłużej chyba dekoru w tunel środkowy i znalazłem. Jeżeli chodzi o tunel środkowy, no tutaj to jest gruba historia, długa historia. Zacząłem od odklejania. Okleiłem, przyłożyłem, no i niestety, tak jak kiedyś na fejsie pokazywałem, no jest taka rybia łuska i to no nie pasowało do tych dekorów, które są w drzwiach. No, no gryzło się, no nie da rady, no nie, po prostu nie. I stwierdziłem, szukam dekoru oryginalnego. Polecali mi pomalować, wiem. Oczywiście można to zmatowić, można było też okleić, ale ja nie chciałem. Chciałem mieć oryginał z tego względu, słuchaj, on jest jakiś taki bardziej potężny, ten dekor, naprawdę, i jest taki solidny. Ten, który miałem, ta rybia łuska, to jest taka trochę, no czuć wagowo w ogóle Bida Edition. Tutaj naprawdę jest konkret. I teraz samo szukanie tego dekoru to było w ogóle kosmos. Na Allegro ktoś tam oferował za 180, słuchaj, i tak wrzucił numer, mówię, kurczę, coś mi nie pasuje. I napisałem, czy jest oklejany. Nie, był malowany, lakierowany. No. Piano, ale nie napiszę, że lakierowany. Więc podziękowałem. Był tam jakiś za 200. Słuchaj. Za 200 i też z jakimś grubym takim sznytem. I mówię, no nie, to odpada. A najlepiej, jak chciałem kupić na Facebooku. Był taki rycerz, którego zablokowałem. Znaczy w sumie jest. No. U mnie był, bo zablokowany. Który sam się zaoferował. Najpierw jak te boczki, drzwi. A, i jeszcze jedna rzecz, właśnie, wrócę do boczków drzwi. Tutaj podziękowania dla kolegi Mefio, o chyba tak, z FB, z FB, kurczę, skup się. Nie mogę się skupić, jestem po treningu interwałowym z Kasią, którą serdecznie pozdrawiam, trenerką. No dała mi tak popalić, że do odciny i teraz tak naprawdę jeszcze takie emocje, wiesz, nie mogę się skupić. Właśnie, na Facebooku. Brakowało mi tak, bo od strony pasażera, wiadomo, to była bogata wersja, to co dostałem, i tam było otwieranie klapy, bo to było z Avanta, z sedana. Było też wyłączanie, co to było wyłączanie? Alarmu chyba? Tak, i te wszystkie dziury musiałem czymś zaślepić, więc kolega wysłał mi za darmo. A że ja nie lubię mieć długów, nienawidzę, więc wystawiłem swoje boczki do sprzedania.
I kolega Michael chciał, zapytał się ile, więc wysłałem za darmo. I mam czyste konto. I tak lubi. I tak jest fantastycznie. Ja nie męczę się z boczkami. On pozbył się gratów. Super. Taka wymiana pasuje. I wracając do tego jegomościa, jeżeli chodzi o piano w tunel środkowy. Słuchaj, męczył mnie tam. Tu ma, przedtem też, że ma te włączniki, przełączniki. No to chciałem, mówi, no ma dekor. Okej. No to pokaż jaki. Wysłał zdjęcie. Słuchaj, z daleka. I numer. Sprawdź sobie na internecie numer. Taki, kurwa, szybki cwaniak. Taki, jestem gwiazdorem, ja się znam. I najlepszy na Facebooku, jak napisałem, w żartach, ile i dlaczego tak drogo? Jakiś jego kolega jeszcze? To najlepiej za darmo. Kurwa, brygada, słuchajcie, handlarzy. Znają się na biznesie. I do gościa mówię, no dobrze, no. Mówi do mnie, podaj cenę. Mówi, okej, myślę, stuwa. Plus wysyłka. Okej. Nie odzywa się długo. Bardzo długo. I pisze do niego, słuchaj, nie wiem co robić. Więc mi napisał, ale słuchaj, ten dekor jest troszeczkę dziwny, bo ma jakieś wzorki. Ty słuchaj, on mi pod, bo on z daleka, jak nie dajesz go pod światło, on jest czarny. Przekręcasz go i w głębi są takie jakby ala drewno. Czyli no nie jest piano, no kurwa. I do niego mówię, człowieku, przecież to nie jest piano, po co mi to? A on do mnie, słuchaj, nie wiem, po co ja z tobą piszę, bo za stówę to i tak mi się nie opłaca pisać. Słuchaj, ja nie wiedziałem, co jest pięć. Mówię, kurwa, chory koleś. Chory, naprawdę chory. Chory koleś. Sam się ciśnie, żeby mi to sprzedać. Ja się nie prosiłem. Sam chcę, żebym ustalił cenę. Okej, to napisałem. I on ma piano. Ja nie chcę wiedzieć, jakie miał wcześniej części, bo jak potrzebowałem, się wiecznie odzywał. On wiecznie ma. Jak chciałem, to się za trzy dni nie odzywał. Taki, no, mistrz. Taki mistrz właśnie, no. I szybka blokada, bo to ja się nie będę, przepraszam, z frajerami się nie będę, kurczę, obracał, no bo to, słuchaj, albo jest czarne, albo jest białe, no. Po co mi takie przepychanki, kurczę. On nie będzie ze mną pisał, bo mu się za stówę nie opłaca. I do niego napisałem, mówię, chłopie, o czym ty piszesz? A on, a sorry, bo mnie żona zdenerwowała. No argument, kurwa. No jak ma się nierówno pod sufitem, no to się wymyśla cuda, no. Ta. I pozdrawiam tego jego kolegę od razu, kurczę, też. Biznesmen roku, kurwa. No dobra, ale nic, nieważne. Kupiłem, słuchaj, na Allegro. 250 zł, nic innego nie było. Na szczęście w Smarcie przyjechał ten dekor. I zobacz, jak skórkowany wyglądał. Now it's supposed to feel.
Na Facebooku wrzucałem z nim wstaweczki. No postaram się te linki, kurczę, poszukać i wrzucić tam w opisie. Teraz tak, jeżeli chodzi o sam tunel środkowy. A, najpierw polerka tego. Super, sprawdziłem sobie tam pasty. Nie wiem, czy się już pojawiły od Evocara, pasty od Swaga, autodetailing od Szwagra. Pobawiłem się troszeczkę swoje, już wiem, jeżeli chodzi o piano z tymi pastami. Jeżeli film był, to już wiesz, jak to wygląda. Kolejna rzecz, sama korekta spoko, dojechane były naprawdę, tam kilka grubasów zostało, zostało też z góry takie wtrącenia dziuby, takie kropy, no wszystkiego się nie dało, o czym można by było się bawić, ale po co, po co? Chodzi o to, żeby zdjąć ten najdrobniejszy i średnie rysy, które niestety zabierają głębie, czerni tego dekoru. Zresztą widziałeś, jak to usiadło, no, no bajecznie. Kolejna rzecz, odkręcanie tunelu środkowego, w Volvo też, w Audi bajeczka. Tutaj się wspomagałem filmem z YouTube'a, z tego względu, żeby nie kombinować, kurczę, wiesz, tam kilka śrubek i super to pokazane, szybko poszło. I nie wiem jak ludzie, bo to ktoś tam pisał, że ten dekor potrafią odkręcić bez wysuwania, bez odkręcania tunelu środkowego. No to najpierw chyba paluchy połamać całkowicie, żeby były wiotkie, bo ja bym tego nie zrobił. Ale tunel tylko wysunąłem i tam już dojście było też niełatwe, też trzeba było się pomęczyć. No jak już zdjąłem tunel, to oczywiście co, no resztę trzeba było też wypolerować. I teraz tak, zrobiłem sobie fajną opcję, bo jeżeli chodzi o kokpit, tam jest wszystko w macie, można powiedzieć, fajne takie, a tu na dole, z tego względu, że jest w piano, już jest ciemno, mieszek też jest czarny, chciałem, żeby wszystko było przyciemnione z takim minimalnym połyskiem, więc tutaj, słuchaj, użyłem od Neoxala ten primer, nawet jak było potrzeba, to 3 razy kładziony, żeby złapać tą taką soczystą czerń, no właśnie, spolerowany, odczekany i położona powłoka, która to ładnie uzupełniła, wyłagodziła trochę naprawdę i ten tunel środkowy z kokpitem jest minimalna różnica. Tak samo i te przyciski, wszystko polerowałem, tak samo jest tam piano, które oczywiście grube rysy zostały, ale też wyciągnąłem na tyle, na ile mogłem i wszystko poszło w powłokę. Także ten tunel środkowy tak naprawdę mam, można powiedzieć, taki trochę ciemniejszy, tak minimalnie, to nie jest połysk, ale jest taki bardziej wyrazisty. Zajebiście to wyszło, naprawdę. Polecam, jeżeli chcesz wyciągnąć tak naprawdę soczystą taką czerń w danym plastiku, albo masz mega porysowany, właśnie ten primer, na to powłoka miodzio. I zapominasz na długo, na długo. No dobrze, słuchaj, no jaram się, fajnie to poszło. Kilka przetarć, kurczę, z tym piano do tunelu środkowego było. No niestety, no życie szybko weryfikuje kto, co i jak i dlaczego. Nie musiałem długo czekać, jeżeli chodzi. A i tak naprawdę zakupy na Facebooku od tych, no ludzi, którzy tam zajmują się handlem między innymi, bo większość na tych takich kupie sprzedam to są handlarze moim zdaniem. No to jest w ogóle podbijanie cen i teraz mi przyjechała pod sufitka. Człowieniu, tak zapakowana. Już chyba na Facebooku wrzutki już były. I też kupiono, ale myślę, że na fejsie, raczej to będzie inna historia, będzie za miesiąc. No dobra, słuchaj, z mojej strony to wszystko. Wnętrze zaczyna naprawdę wyglądać tak, jakbym chciał, takie stonowane, idealne. Niunia już woła. Zaproszę cię teraz już do takiego ostatecznego, raczej do dalszej części filmu, gdzie chcę ci pokazać, jak wygląda ten tunel środkowy, boczki i cały kokpit z tym piano. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!